Czego uczy mnie Biblia o ścieżce sprawiedliwego? Czego uczy mnie Biblia o ścieżce sprawiedliwego? Między opisem powstania i rozwoju ludzkości, a zdarzeniami przed potopem, znajduje się w Biblii rozdział, na który niewierzący czytelnicy nie tylko mało zwracają uwagę, ale też określają go jako poboczny, wtrącony lub zbyteczny. Natomiast wnikliwy, wierzący czytelnik rozważa ten rozdział ze szczególnym zainteresowaniem. Odnajduje tam bowiem postacie, które bez trudu mogą zaliczać się do swoich, jak to mówi nam fragment Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich 4:23. Jest to rozdział 5 pierwszej Księgi Mojżeszowej, który opisuje nam synów Bożych i jest to cała lista synów Bożych albo dzieci Bożych, które chodziły po tej ziemi. Czwarty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej kończy się słowami: wtedy zaczęto wzywać imienia Pańskiego, a następny wymienia szereg imion, kończąc na Noem. O tych, którzy nosili te wspaniałe imiona, nie jest nam więcej powiedziane, jak tylko to, ile lat żyli i że pozakładali rodziny. Te krótkie, oddzielne informacje pokazują, że mamy tu do czynienia z ludźmi, w których działał ten sam duch, synowie Boży. Co działa dzisiaj w ludziach należących do ludu Bożego, do tych, którzy są synami Bożymi. Już o wcześniejszym okresie jest wzmianka, z której można wywnioskować, w jakim stopniu człowiek zadomowił się na ziemi, gdyż czytamy: odszedł Adam od oblicza Pana, pierwsza Księga Mojżeszowa, 4:16. Dalej czytamy między innymi o ludziach, którzy umieli grać na cytrze i flecie oraz zajmować się obróbką metali. Były już więc wtedy narzędzia i wyroby rzemieślnicze, były też instrumenty muzyczne, a co za tym idzie, znano muzykę i śpiew. Jednak wśród ludzi tego świata, będących tak daleko od Boga, byli też tacy, którzy rozumieli to odejście sprzed oblicza Pana. Na przestrzeni wieków zawsze byli ludzie, którzy wołali i modlili się do Boga, oczekując od Niego ochrony i pomocy. Niewątpliwie, że ta notatka o życiu ludzi przed potopem wydaje się bardzo krótka, skąpa i niewystarczająca. Bóg, który jest przedwieczną mądrością, potrafił użyć tych nielicznych informacji, by pokazać, że choć synowie Boży, synowie światłości oraz oddzielnie dzieci tego świata, córki ludzkie, żyli obok siebie, to jednak zawsze różnili się w kwestii pragnień i oczekiwań. Odmienne były też ich sposoby postępowania i ścieżki, które wybierali. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd, mówi Księga Psalmów 1:6. Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci. Przypowieści Salomona 12:28. Tak Słowo Boże zupełnie wyraźnie rozgranicza te dwie grupy ludzi. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc, mówią przypowieści Salomona 4:19, ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która jaśniej świeci aż do białego dnia, o czym mówią przypowieści Salomona 4:18. Ścieżka sprawiedliwego to szczęśliwa ścieżka. Ma ona swój początek w jasnym świetle porannym, w chwili, kiedy człowiek zostaje uwolniony z mocy ciemności i porzuca ciemną noc grzechu. Jest to Boże światło, pełne blasku i wspaniałości, promieniejące, jasne. Nie podlega ono zmianom, raczej wciąż
przybiera na mocy. Zresztą nie może inaczej, jak być coraz silniejsze i świecić coraz jaśniej, aż do białego dnia, do punktu najwyższego. Gdy Saul był na drodze do Damaszku, opromieniło go nagle światło z nieba. Dzieje apostolskie 9:3 nam to opisują. Opowiadając o tym później przed rzymskim dowódcą, określił je jako wielkie światło, które nagle w jasne południe go opromieniło. Tak mówią nam Dzieje apostolskie 22:6. A następnie przed królem Agryppą nazywa je światłością z nieba przewyższającą blask słońca. Mówią nam o tym Dzieje apostolskie 26:13. Synowie Boży, czyli dzieci światłości, chodzą w świetle, które wciąż jaśniej świeci, bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mówią nam o tym wiadomości z drugiego listu do Koryntian 4:6. Przez całe Słowo Boże nieprzerwanie wije się ścieżka odłączenia, na której sprawiedliwi zaprowadzili sprawiedliwość w niesprawiedliwym świecie. Na przykład list do Hebrajczyków 11:33 nam o tym mówi. Kroczyli oni po tej ścieżce, której nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. Człowiek prosty znają i chodzi po niej. Czy nie zakosztowaliśmy łaski Bożej w znacznie większej mierze niż ci mężowie w dawnych czasach? I my też idziemy po tej samej ścieżce. Mamy więc stać, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, jak mówi nam list do Efezjan 6:14. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, o czym mówi nam drugi list do Koryntian 6:7. Nie jest naszym obowiązkiem świadczyć w tym świecie, z którego Pan może nas w każdej chwili zabrać i na który spadnie ogromny sąd? Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie na manowce. Mówią o tym przecież przypowieści 12:26. Mamy głosić Ewangelię. Jest naszym obowiązkiem świadczyć w tym świecie, z którego Pan może nas w każdej chwili zabrać i na który spadnie ogromny, okropny sąd. Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie na manowce, mówią przypowieści Salomona 12:26. Skoro nie jesteśmy z tego świata, nasz cel jest w niebie. Tylko wtedy będziemy mogli za apostołem Pawłem powiedzieć przy końcu naszej drogi: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Drugi list do Tymoteusza, 4:7-8. I to jest bardzo ważne, że mamy głosić Ewangelię, bo jest naszym obowiązkiem świadczyć w tym świecie. I kolejne słowo z psalmu 1:6. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Przypowieści Salomona 12:26. Sprawiedliwy prowadzi swego bliźniego, lecz droga złych prowadza ich w błąd. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Księga Psalmów 1:6. Ten fragment z psalmu pierwszego jest Bożą, niezmienną zasadą. Współcześni Noego wybrali złą drogę na ziemi. Dlatego zaprowadziła ich ona do zguby. Noe kroczył po ścieżce sprawiedliwości, dlatego Bóg utorował mu drogę nawet poprzez wielką powódź.
Jego droga była właściwa, mógł ją znów kontynuować na oczyszczonej ziemi. Droga Faraona z całą jego potęgą wojskową zaprowadziła do zguby. Zakończył ją w Morzu Czerwonym, bo wiemy o tym z II Mojżeszowej 14:28. Ale swój lud Bóg poprowadził po suchym dnie morskim. Lud mógł przejść na drugi brzeg i dalej kroczyć przez pustynię do Kanaanu. Gdy czytamy o Józefie w Egipcie, w pierwszej Mojżeszowej, rozdziały 39 do 50, albo o Danielu w Babilonie, widzimy sprawiedliwego, który w świecie pełnym niesprawiedliwości zaprowadza sprawiedliwość. Możemy także spojrzeć na tego jedynego, prawdziwego naszego przewodnika, więc spójrzmy jeszcze na tego jedynego Jezusa, który w doskonały sposób wytrwał na tej drodze, aż go rękami bezbożnych ukrzyżowali. Dzieje apostolskie 2:23. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, lecz jego droga nie zakończyła się wraz z śmiercią ciała. Bóg wywyższył go po swojej prawicy, gdzie żyje zawsze. List do Hebrajczyków 7:25 nam o tym komunikuje. Korona sprawiedliwości przypada w udziale zwycięzcy. Jeśli Bóg jest z nami i w nas, to jesteśmy we wszystkim zwycięzcami. Jeśli nie kroczymy ścieżką sprawiedliwości, nie możemy liczyć na Boga. Gdybyśmy szli zgubną drogą, to największą głupotą byłoby sądzić, że i wtedy Bóg jest z nami. Twierdzenie takie byłoby niezgodne z prawdą, a wiara w nie złudzeniem. Skoro ktoś nie chodzi w praktycznej sprawiedliwości, wówczas bezbożnością byłyby słowa, że ma Boga za swoją mocną wieżę. Mówią o tym przypowieści Salomona 18:10. Tarczę wiary można tylko wtedy trzymać wysoko, kiedy biodra są opasane pasem prawdy, a pierś okryta pancerzem sprawiedliwości, bo tak mówi nam list do Efezjan 6:14. Niezwykle ważne jest dla chrześcijanina, aby we wszystkich dziedzinach jego życia widoczna była praktyczna sprawiedliwość, a one wzajemnie się uzupełniając, tworzyły doskonale zharmonizowaną całość. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie, mówią Dzieje Apostolskie 24:16. Paweł starał się zawsze nosić pancerz i być przyodzianym w białe szaty, które wskazują na sprawiedliwość świętych. Tak i my mamy postępować. Jest to naszym świętym przywilejem, aby codziennie wytrwale kroczyć za Panem Jezusem Chrystusem ścieżką posłuszeństwa. Na tej ścieżce możemy z całą pewnością liczyć na Bożą przychylność i pomoc. Na Nim się opierać, w Nim znajdować wszelkie nasze źródła, polegać na Jego wierności i w pełnej pokoju społeczności i świętym uwielbieniu dążyć do naszej niebiańskiej Ojczyzny. Bo nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Ścieżka, na której możemy oddawać cześć Panu naszemu Bogu, jest ścieżką posłuszeństwa wobec Jego słowa. Jest ona wyraźna i błogosławiona. Kto wstępuje na nią poprzez łaskę, nie potknie się o mroczne góry. Jeremiasza 13:16. Kto jest pełen pokory, nie pokłada ufności w sobie samym, będzie się trzymał z dala od tych gór i kroczył na błogosławionej ścieżce, która jest oświetlona blaskiem naszego łaskawego Ojca. To jest ścieżka sprawiedliwego, ścieżka mądrości z góry, ścieżka doskonałego pokoju. Abyśmy zawsze się na niej znajdowali i nigdy nie zapominali, że kroczenie po niej jest naszym wielkim przywilejem, a nie tylko obowiązkiem.
Pozwólmy Bogu kierować nami nawet w najdrobniejszych sprawach w naszym codziennym życiu. Kto nie pozwala się prowadzić, ten popełni nie jeden błąd, nie jeden raz upadnie i przejdzie przez niejedno smutne doświadczenie. Jeśli nie wiodą nas oczy naszego dobrego Ojca, to jesteśmy jako konie i muły, które są nierozumne. Księga Psalmów 32:9. Jak błogosławiony jest natomiast ten, kto kroczy naprzód dzień w dzień tą ścieżką, którą wyznacza mu Bóg. Na tej świętej ścieżce posłuszeństwa nauczy się pokory i uległości, ku swej wielkiej radości i dla chwały, uczczenia i uwielbienia tego, który mu ją wskazał i przez łaskę pozwolił mu na nią wstąpić. Lepiej znosić cierpienie na Bożej ścieżce, niż żyć w dobrobycie na drodze szatana. Lepiej być biednym z Chrystusem Jezusem Panem, niż bogatym bez Niego. Prawdziwa wiara prowadzi do prawdziwej społeczności z Bogiem w codziennym życiu, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. Tak mówi nam przecież list do Hebrajczyków 11:6. Tak było wówczas i tak jest dzisiaj. Słowami Henoch chodził z Bogiem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:22. Pismo mówi nam o życiu wiary, jakie prowadził ten mąż. Jeśli Pismo Święte mówi o chodzeniu z Bogiem, powinno to zwrócić naszą uwagę. Odkąd świat istnieje, zawsze byli ludzie, którzy nie należeli do tego świata. W każdej księdze Biblii wyraźnie jest ukazana ścieżka sprawiedliwego, pomimo że w historii świata są różne luki i niejasności. Także Noe chodził z Bogiem, o czym mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa. 6:9. Bóg objawił się Henochowi tak jak Noemu. Ci mężowie wiary wydali świadectwo o złych dniach, których żyli. Noe został nazwany zwiastunem sprawiedliwości, a świadectwo Henocha jest nam dosłownie przekazane. Oto tak przepowiadał: przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezesne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Zauważmy, ile razy w jednym zdaniu zostało wymienione słowo bezbożność. Bezbożni ludzie czynili bezbożne rzeczy i bezbożni grzesznicy wypowiadali nikczemne słowa przeciwko Bogu. Jakież to smutne, jakież to tragiczne określenie ludzi tamtych czasów, a także ludzi żyjących współcześnie, których podobnie jak tamtych czeka wkrótce sąd. Pomiędzy proroctwami Henocha i Judy zawartymi w jego liście zachodzi zdumiewające podobieństwo co do wypowiedzi o ludziach czasów ostatecznych. Umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do nas: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. Tak nam komunikuje list Judy 17:18. Droga Henocha była samotna. Otaczająca go bezbożność z pewnością go przygnębiała. Jednak był szczęśliwy, ponieważ chodził z Bogiem, co jedynie może dać człowiekowi szczęście i pokój. Droga Henocha była samotna. Otaczająca go bezbożność z pewnością przytłaczała go, przygnębiała go. Jednak był szczęśliwy, ponieważ chodził z Bogiem, co jedynie może dać człowiekowi szczęście i pokój. Czytamy o Enochu także: zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. List do Hebrajczyków 11:5. Życie godne pozazdroszczenia, podczas gdy bezbożnych, tak jak niegdyś, czeka sąd, na który przyjdzie Pan z tysiącami świętych,
to wierzący mogą mieć pewność, że upodobał ich sobie wielki Bóg, Pan nieba i ziemi. Któż nie chciałby należeć do tego szczęśliwego grona? Chodzenie z Bogiem mówi o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ci mężowie wiary byli także mężami posłuszeństwa. O Noem, którego historia jest szczegółowo opisana, Pismo Święte mówi czterokrotnie. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. W posłuszeństwie leżała jego tajemnica chodzenia z Bogiem. Prawdziwe odłączenie od świata i jego wartości oraz zbliżenie się do Boga jest następstwem prawdziwego posłuszeństwa Słowu Bożemu. Zadziwiający był koniec bohatera wiary, czyli Henocha. Po swoim długim, użytecznym życiu w posłuszeństwie wiary czytamy, że przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż został zabrany przez Boga, gdyż zabrał go Bóg. Przez wiarę go zabrał. To jest wielka tajemnica tego niezwykłego końca, który przewyższa nasze ludzkie rozumienie i zapewnia nas o tej pewności, którą miał Henoch, że miał potwierdzenie przez Boga. Także tutaj widzimy, że to jest wielka tajemnica tego niezwykłego końca, który przewyższa nasze ludzkie pojmowanie i dlatego autor listu do Hebrajczyków określa takie życie słowami: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, a z wiarą oczywiście podobać się Bogu możemy. I powodem zabrania Henocha było to, że żył wiarą, wierząc w swe pochwycenie, chodził z Bogiem 300 lat. W tych krótkich słowach chodził z Bogiem zawarte są następujące cechy: odłączenie i samozaparcie, świętość i moralna czystość, łaska i dobroć, czujność i energiczność, wierność i niewzruszona stanowczość. Słowa chodził z Bogiem ujmują wszystko to, co zawiera w sobie życie w Bogu. Oznacza ono znajomość charakteru Bożego objawiającego się przez samego Boga, objawionego przez Niego samego, a także zrozumienie bliskiej społeczności wierzących z Nim. Odrodzony na nowo chrześcijanin, narodzony na nowo chrześcijanin doskonale wie, że wiara jest źródłem przynoszenia owocu dla Boga. Dla Boga. Przynoszenie owoców dla Boga. Rozważając drogę życia sprawiedliwych opisanych w Biblii, którzy żyli w dawnych czasach, widzi, że zasady bogobojnego życia są dziś takie same, jak były kiedyś. Jak niegdyś, tak i dziś. Ta sama łaska Boża, która działała w pierwszych mężach wiary, wszystko wynika bowiem z łaski, działa w obecnych czasach i musi działać. Jeżeli Bóg ma być uwielbiony w życiu swoich dzieci, synów Bożych, ludzie niewierzący mogą lekceważąco odnosić się do wierzących. Ludzie tego świata, czyli córki ludzkie, mogą lekceważąco odnosić się do synów Bożych, czyli do wierzących w Chrystusa osób, do ich posłuszeństwa wobec Boga i ich chodzenia z Bogiem, lecz w wieczności ich niewiara, czyli tych córek ludzkich, zostanie osądzona. Chwała tego świata przeminie, a wiedza jest znikoma, pomimo swych wielkich osiągnięć. W końcu zatriumfuje Słowo Boże. Niewierzący, czyli córki ludzkie, którzy są nieposłuszni Słowu, będą musieli uznać swój błąd, ale wtedy będzie już za późno. Obudzą się oni na hańbę i wieczne potępienie, podczas gdy synowie Boży, czyli sprawiedliwi, jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Księga Daniela 12, 2 do 3 wersetu.